poprzednio sfilmowanych. Jaki ten film jest cholernie brzydki. Słaby przede wszystkim technicznie, ale artystycznie też nie jest dobry. Polski dystrybutor pokusił się o dubbing. To wszystko jest stworzone tak totalnie na pół gwizdka. Kochani, witajcie we wrześniu. Rok szkolny się zaczyna, a tu Dywizjony 2. Nie pomyl filmu 2, czyli Division 303. Historia prawdziwa, bądź prawdziwa historia. W każdym razie drugi film na temat Divisionu 303 w przeciągu 2 tygodni. Jeżeli nie widzieliście recenzji pierwszego filmu, czyli Bitwy o Anglię, to oczywiście odsyłamy do jednego z naszych wcześniejszych materiałów. Tam między innymi dzieliliśmy się naszymi oczekiwaniami względem tej historii, więc mam nadzieję, że w tym odcinku uda się troszeczkę bardziej skondensować myśli. Division 303 to polski film, polska produkcja, w znacznej mierze oparta o książkę Arkadego Fidlera i tym dystrybutor bardzo lubi się chwalić. I jak to faktycznie wyszło w praniu? Czy faktycznie wyszedł lepiej niż ten pierwszy film o Divisionie 303? No, niekoniecznie. Wycinek historii, o którym opowiada, jest mniejszy niż w przypadku pierwszego filmu, o którym mówiliśmy. I narracja też nie jest prowadzona tak skokowo. Jest, ale zaraz do tego dojdziemy. Nad scenariuszem pracowały 3 osoby bodaj, w dodatku mając już pewną podstawę w postaci prozy Arkadego Fidlera. Kurde, coś poszło nie tak. To znaczy, żeby nie było, faktycznie pierwsze zderzenie z tym filmem jest dużo bardziej pozytywne od filmu pod tytułem Bitwa o Anglię, bo widać, że w obrazku jest faktycznie dużo ładniej, dużo bardziej estetycznie, jeżeli chodzi na przykład o color grading i tego typu rzeczy. Zdecydowanie bardziej spójne niż w tym pierwszym przypadku, więc już tutaj taki mały plusik. Tak. Ale z drugiej strony, przez cały czas mamy taką sielankową i wręcz cukierkową, nie wiem jak to nazwać, atmosferę. Tak, taki nastrój. Że aż w pewnym momencie robi się to niestety takie kiczowate i to niezamierzenie raczej. I właśnie to jest zastanawiające, że twórcy poszli w tym kierunku. To znaczy, to jest jednak mimo wszystko historia opowiadająca o dosyć dramatycznych wydarzeniach, a tego dramatu tu jest tyle, co kot napłakał. I właśnie teraz porównując po raz kolejny to z filmem Bitwa o Anglię, tam było dużo bardziej surowo, jednak ten dramat starano się wprowadzić. Nieumiejętnie, bo nieumiejętnie, ale jednak, tutaj tego dramatu... Nie właśnie, ma. Tam mimo wszystko była jakaś szczątkowa psychologia postaci. Niektórych, bo niektórych, ale wiedzieliśmy, że coś tam się dzieje raczej niedobrego. Tutaj... Z kolei ten film znacznie lepiej radzi sobie na przykład z wprowadzaniem konkretnych scen, to znaczy stara się je w jakiś sposób podbudować. Nie czuć czegoś takiego, że przeskakujemy scenkę do scenki i one niekoniecznie się ze sobą lepią. Mniej więcej wiemy, kto faktycznie w tych przestworzach walczy. I tutaj kolejna zaleta tego konkretnego filmu, że wizualnie on wygląda po prostu dużo lepiej, nawet jeżeli chodzi o bitwy w przestworzach. Tak, tutaj się zgadzam. Wydaje mi się, że bitwy lotnicze mają mniej łącznie czasu ekranowego niż w tamtym filmie, ale te pojedyncze sceny są dłuższe, lepiej zorganizowane pod względem inscenizacji i choreografii przede wszystkim, bo wiemy, co się dzieje w danym momencie. Tak. I ustawienie poszczególnych samolotów z poszczególnymi pilotami w środku jest jasne dla nas. Tak, bo tutaj istnieje coś takiego jak ujęcie ustanawiające, czego w poprzednim filmie nie było. Więc jeżeli chodzi o realizację, to mimo znacznie mniejszego budżetu niż brytyjska produkcja, wyszło to znacznie, tak, znacznie lepiej. I efekty specjalne też są znacznie, znacznie lepsze. To jeszcze nie jest taki poziom, jakiego byśmy oczekiwali po dużym filmie wojennym, ale strzelanie nie wygląda jak blastery z Gwiezdnych Wojen, więc... To, co jest ciekawe, to to, że zrezygnowano prawie zupełnie z etapu przygotowania tych pilotów. Bo mamy dosłownie kilka scen, kiedy tam oni próbują się dogadać po angielsku albo i nie, i jedną scenę badania. No i niestety, mamy tutaj znowu anegdotę z badaniem okulistycznym, z tym, że wiedzie tutaj prym zumbach, nie tolo, tak jak w poprzednim filmie, i niestety ta scena nie jest wcale taka zabawna. A była w poprzednim filmie. I tutaj właśnie przy okazji tych postaci, to ja powiem tak. No nie jest to dobrze zagrane. To znaczy są pewne wyjątki, ale są też te niechlubne. Osobą, którą zdecydowanie muszę tutaj pochwalić, jest, uwaga, uwaga, Piotr Adamczyk. Szok? Zaskoczeni? Bo my też byliśmy. Przede wszystkim Witolda Urbanowicza jest tutaj zdecydowanie więcej niż w Bitwie o Anglię. I ma jakąś moc sprawczą. Ma moc sprawczą, jest
charyzmatyczny w tym wykonaniu, szczególnie jeżeli chodzi o tę mowę taką tak. przy pierwszym wylocie już jako operacyjni, nie? To zawiało tak... Braveheartem. Ha! Jest to, czego potrzebowaliśmy, czego nie było w tamtym filmie, niestety. Także Adamczyk. Szacuneczek, bardzo ładnie mówi w kilku językach. Ja to jednak umiem z każdej porażki wykręcić sukces. Także jeżeli lubicie Piotra Adamczyka, to idźcie na ten film po prostu dla niego. Ten, kto zdecydowanie moim zdaniem położył swoją rolę, niestety jest Antek Królikowski. Ja nic do gościa nie mam. Nie uważam, żeby był wybitnym aktorem, ale nie wiem, być może w jakichś mniejszych tam produkcjach serialowych się sprawdza, nie wiem, bo nie za bardzo go oglądam. Mhm. Natomiast tutaj w porównaniu do Sławka Dolinca, który zagrał Tolo w Bitwie o Anglię, jest strasznie słaby. Jest strasznie słaby, nie ma za grosz charyzmy, nie ma za grosz po prostu tej takiej awanturniczej strony w nim. Jest taką postacią, która ma tylko wypełniać i dopowiadać pewne rzeczy na ekranie. No. Palić fajkę w atrakcyjny sposób i czasem rzucić jakimś takim żarcikiem albo coś w ten deseń. A tamten Tolo był taki nieokrzesany. Ale mamy oczywiście Maćka Zakościelnego, który gra tutaj Jana Zumbacha. I o ile w Bitwie o Anglię tamten Zumbach kompletnie mi nie siadł ze względu na to, że aktor nie mówił po polsku i mieliśmy jednak mimo wszystko problem z tym dubbingiem, tak tutaj kompletnie mi Zumbach nie siadł z tego względu, że mamy tutaj Zakościelnego, który wcale nie gra Zumbacha, tylko gra Maćka w samolocie. No i ja jakby rozumiem, że być może to był dobry zabieg, żeby gościa, który jest przystojny, obiektywnie chyba, patrzenie na niego sprawia być może niektórym ludziom jakąś przyjemność obsadzić właśnie w głównej roli, no ale to nie działa na korzyść, jeżeli chodzi o artystyczną stronę filmu. Niestety. Nic w tym filmie nie robi po prostu. I właśnie to jest też tyle. Problemem, że on też jako postać nie za wiele w tym filmie robi, a pod koniec filmu podkreśla się jego zasługi. Mówi się, jakim on jest wspaniałym pilotem, ile też zrobił, a film tego tak naprawdę nie pokazuje w jakiś konkretny sposób. I to jest taka laurka i niestety niewiele się z tego filmu można nauczyć. Tak samo zresztą jak z Bitwy o Anglię, ale tutaj wydaje mi się, że faktów jest jeszcze mniej. Mimo tego podłoża w książce, nie? Tak, no ale sama książka też nie do końca z faktami sobie tam radziła. Znaczy ja ogólnie największy problem z Dywizjonem 303 mam taki, że ten film jest bardzo, powiedziałbym, kreskówkowy. Postaci są bardzo szczątkowe, nakreślone taką grubą krechą i jeżeli na przykład mówimy o postaciach po niemieckiej stronie, co było moim ogromnym zaskoczeniem, to oni w ogóle wyglądają jak jacyś wileni z Gwiezdnych Wojen. Nie, z Batmana. Albo z Batmana. Ja po prostu, i jeszcze taka muzyka im towarzyszy. Że jak ja zobaczyłam pierwszą scenę, która rozgrywa się z perspektywy niemieckiej, to po prostu... Żeby nie było, jest tutaj kilka udanych scen, ale motyw zestawienia dobrego Niemca ze złym Niemcem, tak na maksa przerysowanych, należy do tych gorszych. Sam koncept tego, żeby pokazać Niemca, który ma jakiś dylemat, który zastanawia się, czy to, co faktycznie robią w imię kogoś, kto jest wyżej, to jest dobry pomysł, ale sposób wykonania i zakończenie tego wątku łącznie z tymi nożyczkami, każdy, kto widział, będzie wiedział, o co chodzi, no to jest jakieś kuriozum. No. I jeszcze przez ten motyw dobrego Niemca pojawia nam się w całym filmie kilka retrospekcji, które nie zawsze mają tak naprawdę scenariuszowe uzasadnienie. Myślę, że tam jedna czy dwie sceny są całkiem niezłe i jakoś tam dopełniają ten wizerunek, ale tak poza tym to tych retrospekcji było mimo wszystko za dużo. Retrospekcji było za dużo, ale uważam, że jedna jest bardzo potrzebna. To jest coś, czego brakowało właśnie w Bitwie o Anglię, ponieważ w trakcie jednej z retrospekcji wracamy się do czasów sprzed wojny, kiedy chłopaki uczą się w szkole w Dęblinie i widać, że uczy ich Urbanowicz. Jakaś relacja. W związku z czym mamy jasne, jaka jest relacja między tymi ludźmi i to nie jest tak, że nagle chłopaki się cieszą, że Urbanowicz pojawił się u nich w koszarach, bo tak. Cieszą się dlatego, że zawdzięczają mu to, co potrafią. Fajnie, że są te relacje, fajnie, że starają się nam nakreślić twórcy troszeczkę to, że oni jednak byli przyjaciółmi, że przebywali w tych pubach, że próbowali podrywać dziewczyny i tak dalej, tych anegdotek jest bardzo dużo, ale na pewnym etapie zdałem sobie sprawę, że po pierwsze stawki kompletnie nam tutaj nie podkreślono, po drugie nie ma dramatu, a po trzecie cały czas tkwimy w tych wszystkich barach i nic więcej się nie dzieje. No ale tak czy siak na pewno mimo wszystko na korzyść tego filmu przemawia to, że nie ma tam tylko dwóch lokacji. No tak. I to też jest zaskakujące, zważywszy na budżet. Tak, ale nawet mamy tam scenę, która rozgrywa się w teatrze. I jest dużo więcej statystów dookoła. Prawda, plus jest więcej też Messerschmittów.
po tej drugiej stronie, co tak, jest coś, ciekawe. Coś tam widać. Ale z drugiej strony w ogóle się nie czuję tego, że ktoś tam ginie jednak mimo nie, wszystko. W ogóle. Jest tylko jedna scena, akurat moim zdaniem bardzo dobra, związana ze śmiercią kogoś z Dywizjonu, w której pokazany jest taniec bez muzyki. I jeżeli widzieliście ten film, na pewno wiecie, o którą scenę chodzi. I ona, jako jedyna scena w tym filmie, trochę mnie złapała. Bo to jest też jedna z nielicznych scen w tym filmie, która jest zrobiona z pomysłem, na którą był jakiś koncept, żeby pokazać to troszeczkę z innej strony. Tutaj można teraz po raz kolejny bardzo łatwo porównać to, w jaki sposób mamy do czynienia z dramatem w tym filmie, a w jaki sposób mieliśmy w tamtym, czyli w Bitwie o Angry, gdzie mieliśmy po prostu 3-minutowy montaż ludzi patrzących w okno i smutną muzyczkę. Tutaj był dużo, dużo ciekawszy koncept, ale z drugiej strony właśnie tych dramatów nie ma tak wiele. Była tylko ta jedna scena, która wiązała się w ogóle z jakimkolwiek dramatem podczas wojny. No właśnie, i uważam, że jeżeli chodzi właśnie o dramatyczny wydźwięk, to gdyby te dwa filmy połączyć w jeden, nie mówię o całej reszcie, ale o tym wydźwięku dramatycznym, to byłoby znacznie, znacznie lepiej. Byłby jakiś balans. Mhm. Jest tutaj jedna taka kolejna kuriozalna scena, gdzie Zumbach jedzie sobie z wybranką swojego serca samochodem. Ja nie rozumiem kompletnie inscenizacji tej sceny. Czemu? Nagle gdzieś w oddali, jest noc w ogóle, nagle gdzieś w oddali płonie jakiś samochód, coś tam wybucha i nie wiemy, czy on został zbombardowany, czy ktoś podłożył tam jakąś bombę, czy cokolwiek. Oni stają dosłownie 2 metry od tego samochodu, tak na wszelki wypadek, żeby było bezpiecznie. Wyciąga Zumbach jakąś osobę właśnie z tego płonącego samochodu i nagle ta wybranka jego serca stwierdza, że o Boże, przecież my jesteśmy na wojnie, a co jeśli ty zginiesz? Boże! No tak działa wojna. Pani się zorientowała. Poza tym ta relacja Zumbacha z tą dziewczyną, która była aktorką, nie jest nam tak zbudowana, żebyśmy my uwierzyli, że ona się nagle zaczyna przejmować. Poza tym ona ma trochę za uszami i tak naprawdę cała ta relacja wynika z zupełnie czegoś innego, no ale nie będziemy wam spoilować. Są tutaj elementy, których oczekiwaliśmy na tej zasadzie, że jest tu trochę patosu, tylko że jest go zdecydowanie za dużo i pojawia się w momentach, w których w obrazie jakby nie mamy żadnego usprawiedliwienia dla tego patosu, bo tutaj się coś dzieje, a muzyka jest kuriozalna i ona powoduje to, że nie zgadza się to, co widzimy, z tym, co słyszymy i z nastrojem, jaki nam się buduje. No. Ja jeszcze tylko dodam do muzyki, że w paru scenach ta muzyka brzmiała tak, że spodziewałem się, że zaraz wjedzie tam Wiedźmin na koniu. Sceny, których właśnie brakowało nam w poprzednim filmie, czyli to, że brytyjski dowódca w którymś momencie jednak postanawia lecieć z tymi Polakami i sprawdzić, czy oni faktycznie mają tyle zestrzeleń na koncie i dobrze sobie radzą, czy to są ci Bloody Poles. I faktycznie też czuć jakieś emocje w tym mimo wszystko. I mamy też scenę, o której mówiliśmy, że powinna się wydarzyć w tamtym filmie, a się nie wydarzyła, czyli Dywizjon odwiedza Król Jerzy. Tylko że ta scena jest zagrana tak okropnie i aktor grający króla jest tak okropny. Ja się dowiedziałem z tej sceny, że bycie Polakiem to jest stan umysłu. Dosłownie padło tam takie zdanie. No i trudno się z tym nie zgodzić w pewnym sensie, ale już reakcja króla na to, jak Polacy latają, it's fucking disgusting. To jest ciekawe, że w kilku momentach postanowiono uskutecznić taki zabieg, że wprowadza nam się w ogóle pokaz slajdów z prawdziwymi lotnikami i ten pokaz slajdów ma często dużo większy ładunek emocjonalny niż na wszystko, co oglądamy z aktorami odtwarzającymi konkretne role. Niestety. Także podsumowując, niestety film potraktował historię bardzo powierzchownie, zrobił z tego laurkę po prostu. Wolałabym, żeby bardziej się skupił na bohaterach niż na romansach Zumbacha i na listach do Jagody Kochan czy od Jagody Kochan. Rozumiem z jednej strony ten zabieg, ale nie rozumiem tego, w jaki sposób to zostało wyegzekwowane w filmie, po prostu. Dla mnie to jest film dosłownie o pół gwiazdki lepszy od tego poprzedniego. To nie jest tak, że one popełniają te same błędy, one popełniają zupełnie inne błędy. I wydaje mi się, że gdyby te dwa filmy połączyć, to nadal nie byłby to film idealny, ale oglądalny. Największym plusem dla mnie jest tatanczyk. Tak. Szok. I faktycznie niesie na barkach dosyć dużo i z jego postacią tak naprawdę najważniejsze jakieś przełamania w ogóle są związane, a więc za niego daję o te pół gwiazdki więcej, czyli 2 gwiazdki.
ja się zgadzam, że to jest o pół gwiazdki więcej. Poprzedniemu filmowi dałem 2 gwiazdki, ten moim zdaniem zasługuje na 2,5. Nie jest to film, który jest na środku skali, jest to film, który jest poniżej tego środka, bo kilka rzeczy zdecydowanie robi lepiej od tamtego filmu, przynajmniej pod względem realizacyjnym, ale scenariuszowo wykłada się tak totalnie pod niektórymi względami, że aż się robi przykro. Właśnie to mnie dziwi bardzo, bo no, realizacja powinna być teoretycznie, gdybyśmy tak pomyśleli, lepsza w tamtym filmie, który miał dużo większy budżet, 3 razy większy. A z kolei można by się było spodziewać, że tu będzie lepiej scenariuszowo, skoro jest to oparte na książce, która jakoś musi się składać w konkretną historię, w konkretną fabułę. I oczywiście, jak możecie się spodziewać, ja nadal bardziej polecam filmy dokumentalne. Na YouTubie można znaleźć Ci cholerni Polacy. Mhm. Który jest właśnie takim trochę inscenizowanym dokumentem, tak, przeplatanym takimi fabułkami. Więc... I wiele rzeczy się tam powtarza z tych pełnometrażowych produkcji. Tak, zdecydowanie tam jest dużo więcej faktów, więc jeżeli uczycie się w szkole właśnie o dywizjonie, to raczej stamtąd bierzcie wiedzę. Albo na przykład możecie obejrzeć 303 Tomasza Magierskiego, w którym Alex Kent, czyli córka Kenta, dowódcy, rozmawia czy to z dziećmi właśnie lotników, czy z innymi osobami związanymi z tym tematem. Też można się dużo więcej dowiedzieć. Swoją drogą, w tym filmie praktycznie w ogóle nie było postaci Kenta. No a w tamtym praktycznie w ogóle nie było Urbanowicza, więc mamy 1-1. To, że te dwa filmy wyszły, moim zdaniem jest dosyć wartościowe pod jednym względem. Mianowicie pokaże ludziom, że to, że coś jest na kartach historii, to nie znaczy, że w filmie to jest pokazane 1:1. Że trzeba dokonać selekcji. Selection, jak to mówił Adamczyk. Że trzeba wiedzieć, w jaki sposób tę historię ułożyć, żeby ona miała ręce i nogi pod kątem dramatycznym, pod kątem filmowym, więc widać, że mamy dwa różne podejścia, każde z nich ma zupełnie inne wady, każdy nie pokazuje tej historii tak, jak mógłby to pokazać. Szkoda, Edyta Górniak śpiewała, że film będzie hot i zrozumiesz go w lot, bo jest prościutki, jak nie wiem, a czy jest hot, polemizowałbym. To jest wszystko od nas w dzisiejszym odcinku i do zobaczenia w kolejnych. A miało być tak pięknie. A miało być tak pięknie.